Rozmowa dnia. Naszym kolejnym gościem jest Rafał Bochenek, rzecznik rządu premier Beaty Szydło. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Zacznę od takiego króciutkiego cytatu z wywiadu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Dziś obszerna rozmowa zatytułowana "Nie będzie zgody na zmiany pozorne" w tygodniku Gazeta Polska. Na pytanie, czy negocjacje z Andrzejem Dudą w sprawie tego kształtu ostatecznego prezydenckich projektów ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości już się rozpoczęły. Prezes Kaczyński odpowiada, to niedaleka przyszłość i zastanawiam się nad tym, jak te negocjacje teraz będą wyglądały ze strony rządu, kto je będzie prowadził. Ja wiem, pan powie, że projekt trafił do parlamentu i posłowie będą pracowali, ale wiemy też dobrze, że bez porozumienia na nieco wyższym szczeblu, to tam żadne prace nie ruszą, więc kiedy te konsultacje wystartują, kto będzie je prowadził, czy premier, czy minister sprawiedliwości? Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezwykle ważna dla całego naszego obozu politycznego, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu pani premier Beaty Szydło. Od samego początku mówiliśmy, iż tę reformę trzeba przeprowadzić. To nie może być pudrowanie rzeczywistości, ale to musi być rzetelna, konkretna reforma, która wprowadza realne zmiany, bo tego oczekują od nas Polacy, którzy nie mogli doczekać się na tę reformę przez ostatnie 28 lat. W tym momencie oczywiście są ustawy pana prezydenta w parlamencie i dopóki nie będziemy mieli ostatecznych analiz prawnych, również opinii, ponieważ jak państwo doskonale wiecie, pan marszałek Marek Kuchciński przekierował również do zaopiniowania te ustawy do różnych instytucji, które mogłyby być zainteresowane również kształtem tych projektów ustaw. I dopóki nie zamkniemy oczywiście i nie zostaną zamknięte te konsultacje prowadzone na poziomie parlamentu, dopóty zapewne jeszcze ostatecznego stanowiska nie będzie. No ale rząd może mieć... No, po pierwsze ma swoich ekspertów, chociażby w Ministerstwie Sprawiedliwości. Właśnie to chciałem powiedzieć. My również w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości przyglądamy się tym projektom ustaw. Natomiast wielokrotnie już to mówiliśmy i powtórzę to jeszcze raz. Otóż dla nas niezwykle istotną kwestią jest to, aby ta reforma wymiaru sprawiedliwości była dogłębna. Na pewno doceniamy oczywiście te zmiany w tych ustawach, które są prospołeczne, które angażują czynnik społeczny, czyli chociażby ławników do postępowań sądowych. Ciekawa wydaje się również skarga nadzwyczajna, aczkolwiek tutaj wymaga to również szerokiej analizy i dokładnej analizy ze strony prawników. Na pewno z punktu widzenia obecnej sytuacji w polskim parlamencie i rozkładu sił politycznych, a także nastawienia partii opozycyjnych, bo przecież wiemy, jakie nastawienie ma Platforma Nowoczesna i PSL, z pewnością trudno będzie uzyskać większość kwalifikowaną, która jest zaproponowana w ustawie pana prezydenta, jeżeli chodzi o wybór sędziów do Krajowej Rady Sądowniczej, i to może po prostu doprowadzić do klinczu. No i tu jest spór o to właśnie, jak wyznaczać tych kandydatów, kiedy do klinczu dojdzie. Mówię o kandydatach chociażby do Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent mówił, niech wskazuje ich prezydent, prezes Jarosław Kaczyński mówi, może Senat w takim razie większością 3/5 głosów. Rozumiem, że to jest jeden z tych głównych punktów sporu. To jest jeden z elementów, ponieważ te ustawy są bardzo rozbudowane i na pewno każdy przepis trzeba bardzo uważnie przeanalizować. Jest oczywiście druga procedura, drugi krok, można powiedzieć, zaproponowany przez pana prezydenta, aby poszczególni parlamentarzyści głosowali imiennie na poszczególnych kandydatów. To budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, zgodności z obowiązującą konstytucją. Wielu prawników w ten sposób się wypowiadało. My czekamy na analizy i dopóki rzetelnych opinii na ten temat mieć nie będziemy, dopóty jakby naszego stanowiska jeszcze też nie będzie. Dlatego musimy się uzbroić, panie redaktorze, w cierpliwość. Ja wiem, że wszystkim nam zależy na reformie wymiaru sprawiedliwości, ale ta reforma to nie tylko oczywiście reforma najważniejszych instytucji w ramach wymiaru sprawiedliwości, czyli KRS-u i Sądu Najwyższego, ale również reforma procedury, którą również w dalszej perspektywie planujemy. Konstytucję zmieniać można, jak ma się większość konstytucyjną. Dzisiaj kolejna już w tym tygodniu spekulacja. Wczoraj czy przedwczoraj chyba w Fakcie, dzisiaj w Rzeczpospolitej obszerny tekst o tym, ile argumentów przemawiałoby za przedterminowymi wyborami, bo przy bardzo wysokich sondażach, znaczy bardzo dobrych wynikach w sondażach,
sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości powyżej 40%. Dobrych wynikach potencjalnego sojusznika w wypadku zmiany konstytucji, czyli ruchu Kukiz 15. Na taki krok można by się zdecydować. Mówi się w rządzie coś na temat takiego scenariusza przyspieszonych wyborów? Panie redaktorze, rząd kompletnie o tym nie myśli. Rząd teraz skupia się na bieżącej pracy. Bardzo intensywnie przecież pracujemy. Wdrożyliśmy istotne reformy od początku października, te, na które czekali Polacy, te, które obiecaliśmy Polakom i realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Mówi pan o sieci szpitali, o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego. Obniżenie wieku emerytalnego. O reformie służby zdrowia. Który został odebrany Polakom przez naszych poprzedników. O reformie służby zdrowia. Jutro będę rozmawiał szczegółowo z ministrem Konstantym Radziwiłłem, bo się tutaj w sygnałach dnia pojawi. A do pana mam pytanie właśnie w sprawie powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Są już jakieś dane, które pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy chętniej niż do tej pory, czy tak samo jak w poprzednich latach składają wnioski o przejście na emeryturę? Bo gazety wiele straszyły. Mówiły o tym, że będzie wielkie oblężenie ZUS-u, wszyscy nagle będą chcieli iść na emeryturę i budżet tego nie wytrzyma. Do wdrożenia tej ustawy przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. Zresztą warto pamiętać, że ustawa została przyjęta właściwie jeszcze w zeszłym roku, a de facto weszła w życie dopiero od października. Przez ostatnie miesiące ZUS przygotowywał cały system informatyczny tak, aby rzeczywiście sprawnie przeprowadzić analizę wszelkich wniosków, które będą wpływały od osób zainteresowanych przejściem na emeryturę. I na podstawie tych przepisów, które zostały przygotowane, osoby, które zyskiwały prawo do emerytury, nabywały prawa emerytalne w październiku, mogły już, czyli w tym miesiącu, nabywają prawa emerytalne w tym miesiącu, mogły już składać wnioski od początku września, po to, aby właśnie nie nastąpiła ta kumulacja wniosków tylko w miesiącu październiku. Także de facto ci, którzy złożyli już taki wniosek we wrześniu, pewnie część z nich emeryturę otrzyma tą na podstawie tej nowej ustawy już 6 października, bo wtedy właśnie nastąpi wypłata świadczeń emerytalnych na podstawie nowej ustawy emerytalnej. Ale jest więcej tych chętnych procentowo niż zwykle? W tym momencie, panie redaktorze, to się kształtuje na podobnym poziomie, jak to było poprzednio. Generalnie przewidujemy, że osób, które skorzystają ze swojego uprawnienia na podstawie ustawy, którą wdrożyliśmy, jest około 330 tysięcy. Do wczoraj wniosków, które wpłynęły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, było około 210 tysięcy, z czego ponad 50%, czyli ponad 100 tysięcy już właściwie zostało pozytywnie zweryfikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Także te osoby najprawdopodobniej już 6 października otrzymają pierwsze świadczenie emerytalne. To jeszcze o pieniądzach dwa słowa, bo informowaliśmy już dziś o dwóch ważnych zmianach w aktualnościach radiowej. Jedynki, to znaczy o powiększeniu kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych i o zwiększeniu ulgi dla artystów, dwukrotnym zwiększeniu tego limitu, przy którym obowiązuje 50% uzysku. Te zmiany teraz przyjęte przez rząd, przypomnijmy, wejdą w życie nie wiosną następnego roku, tylko w roku 2019 roku, dotyczą rozliczania się za rok 2018. Jak będziemy się rozliczali za rok 2018 przy okazji rozliczenia właśnie rocznego, bo wtedy przecież rozliczamy PIT. Ta kwota wolna od podatku. Wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku, szanowni państwo, wynosi 8 tysięcy, czy są jakieś wyjątki? Dla osób najmniej zarabiających. Oczywiście została ona podniesiona, ponieważ generalnie sytuacja z kwotą wolną od podatku wyglądała w ten sposób, że przez lata nikt nie ruszał oczywiście tej kwoty. Nie była ona w żaden sposób waloryzowana, wynosiła 3091 zł. Dopiero rząd pani premier Beaty Szydło zaczął pracować nad zmianami w tym zakresie, ponieważ w wielu krajach zachodniej Europy kwota wolna od podatku jest ukształtowana na dużo wyższym poziomie. Czy w Austrii wynosi ona 44 tysiące. No, ale też w wielu krajach, nie tylko dla najuboższych, tylko jak jest wolna, to dla wszystkich. W Wielkiej Brytanii prawie 60 tysięcy, także te kwoty są gigantyczne. My obiecywaliśmy Polakom, że tę kwotę podniesiemy w trakcie tej kadencji do poziomu 8 tysięcy złotych i rzeczywiście wczoraj Rada Ministrów pod kierunkiem pani premier Beaty Szydło podniosła tę kwotę do poziomu 8 tysięcy dla osób najmniej zarabiających. Oczywiście będziemy na bieżąco monitorowali sytuację gospodarczą. Jeżeli będzie trzeba, to tę kwotę systematycznie również będziemy podnosić dla innych osób, czyli również tych, którzy zarabiają nieco więcej. Teraz możliwości budżetu są takie, a nie inne i z uwagi na
na nasze obietnice postanowiliśmy oczywiście tę kwotę wdrożyć na tym poziomie, natomiast nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie nastąpi kolejny krok i kolejne osoby będą mogły z tego skorzystać, a de facto z tych zmian podatkowych, które panie redaktorze wprowadziliśmy wczoraj, skorzysta 4 miliony Polaków. Minister Konstanty Radziwiłł wybiera się na rozmowy ze strajkującymi lekarzami, rezydentami. Pytam już dziś, choć jutro przyjdzie do nas pan minister, bo może dziś się już wybiera, może pan coś wie na ten temat. Pan minister Konstanty Radziwiłł nieustannie pozostaje w kontakcie ze środowiskami medycznymi, lekarskimi, z rezydentami również. Odbyło się kilkanaście spotkań, w których osobiście uczestniczył, w kilku z nich osobiście uczestniczył pan minister Konstanty Radziwiłł. Od samego początku staramy się kompleksowo zadbać o całą służbę zdrowia. Z jednej strony oczywiście są pacjenci, oni dla nas są niezwykle istotni i zależy nam na tym, aby byli dobrze leczeni, skutecznie leczeni. Chcemy zadbać o komfort pacjentów, jeśli chodzi o to, jak są zaopiekowani, jak się ich podejmuje oczywiście w służbie zdrowia. Natomiast z drugiej strony oczywiście są osoby te, które pracują w sektorze służby zdrowia, bo bez ich zadowolenia, bez godziwych wynagrodzeń tych osób nigdy nie będziemy mieli dobrze działającej służby zdrowia i my to robimy. Od 1 lipca, panie redaktorze, obowiązuje pierwsza, można powiedzieć, historyczna ustawa, która wdraża sektorowe minimalne wynagrodzenia dla osób pracujących w służbie zdrowia. Minister Radziwiłł, będąc naszym gościem, ale ponieważ nasz czas dobiega końca, ja tylko dopytam. Nie wie pan na razie nic na temat tego, czy minister Radziwiłł się dzisiaj, czy jutro wybiera na rozmowę ze strajkującymi lekarzami, rezydentami. Wiem, że minister Radziwiłł jest w nieustannym kontakcie z osobami, które strajkują, z grupą rezydentów. Natomiast akurat jeśli chodzi o to spotkanie, które pan mnie pyta, musiałbym to zweryfikować. Natomiast tak jak panu powiedziałem, jeżeli chodzi o rezydentów, bo myślę, że tutaj jest to jest jakby w tym momencie najbardziej palący problem. Rezydenci na przestrzeni ostatnich 2 lat dzięki zabiegom pani premier Beaty Szydło i ministra Konstantego Radziwiłła zyskali już większe pule na wynagrodzenia. Większe pule środków na wynagrodzenia zostały wydzielone w budżecie o ponad 40% i jest również propozycja podwyżek o 1200 zł dla 6 specjalności w służbie zdrowia. To o szczegóły już jutro zapytamy ministra zdrowia, bo Konstanty Radziwiłł pojawi się w Sygnałach Dnia. A dziś słuchaliśmy Rafała Bochenka, rzecznik rządu Beaty Szydło, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 27 po 8. Była to rozmowa dnia.